Rozwój medycyny estetycznej w dzisiejszych czasach pozwala na wykorzystywać zabiegi mało inwazyjne i bezpieczne. Najczęściej stosowanymi obecnie zabiegami jest leczenie zmarszczek górnej 1/3 twarzy przy użyciu toksyny botulinowej, wypełnianie bruzd i zmarszczek przy użyciu kwasu hialuronowego. Przy użyciu kwasu hialuronowego lub innych wypełniaczy możemy również dokonywać korekcji wolumetrycznej, powiększać usta, wpływać na kontur twarzy czy owal twarzy. Dodatkowo w ostatnim okresie czasu cieszą się również dużą popularnością zabiegi rewitalizujące naszą skórę przy użyciu mezoterapii z wykorzystaniem nieusieciowanego kwasu hialuronowego bądź też przy użyciu np. osocza małopłytkowego. Jako pierwsze zazwyczaj zaczynają nam przeszkadzać zmarszczki mimiczne, które lokalizują się głównie w górnej 1/3 twarzy. Są to zmarszczki poprzeczne czoła, zmarszczki między brwiami, a więc tak zwana zmarszczka stresu, czy zmarszczki okolicy oczu, tak zwane kurze łapki. One początkowo związane są tylko z mimiką naszej twarzy, jednak z biegiem czasu utrwalają się i możemy wówczas je wyleczyć stosując preparaty toksyny botulinowej. Z biegiem czasu zaczynają również dominować mięśnie, które mają przewagę grawitacyjną, co doprowadza do tego, że nasza twarz obniża się, pojawiają się ubytki, ubytki okolicy skroniowej, okolicy kości jarzmowych, zaciera się przez to owal i kontur twarzy, tracą na objętości usta i te miejsca możemy leczyć przy użyciu wypełniaczy. Najczęściej stosowanym wypełniaczem jest kwas hialuronowy. Preparaty toksyny botulinowej zazwyczaj możemy stosować już po 30 roku życia. Wypełniacze przesuwamy na czas stosowania około 35 roku życia, ale to wszystko jest indywidualne tak naprawdę i zależy od potrzeb naszego pacjenta. Natomiast zabiegi rewitalizujące skórę, na przykład z użyciem nieusieciowanego kwasu hialuronowego, a więc zabiegi mezoterapii, czy zabiegi z preparatami typu Skin Booster, czyli te, które są na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego, możemy stosować wcześniej, bo możemy je również wykorzystać do leczenia blizn, na przykład potrądzikowych czy przebarwienia posłonecznych. Zabiegi z wykorzystaniem wypełniaczy ukierunkowane są głównie na profilaktykę antystarzeniową, czyli dla osób, które chcą oszukać troszeczkę czas i zniwelować efekty procesu starzenia. Dla osób, które chcą ujędrnić swoją skórę, a więc to zabiegi biorewitalizacji, oraz dla osób, które chcą troszeczkę podkreślić atuty czy swojej urody, czy zniwelować niedoskonałości swojej urody i na przykład zechcą sobie powiększyć usta.